Witajcie, widzowie, tutaj wcześniej zapowiedziane napierdzielanie z użytkownikami portalu poligamia.pl. Póki co ludzie się jeszcze zbierają, jako że wcześniej nastąpiła zmiana serwera z tego powodu, iż po pierwsze były lagi, ale co ważniejsze, weszli na ten serwer Niemcy, może dlatego, że serwer był niemiecki. Ale atmosfera automatycznie poszła w dół, trzeba go było natychmiastowo opuścić. Tak też zrobiliśmy, przeszliśmy na serwer inny, mam nadzieję, że nasi zachodni sąsiedzi tutaj nie wkroczą. Mają oni tendencję do psucia atmosfery. A więc tak, może nie będzie dużo... werbalnych wymiotów. Jako, że wtedy diametralnie od razu spada skill. A może by tak na odmianę... Na przykład... Pozabijać trochę. Mniej popieprzyć pierdół, więcej pozabijać. Oryginalnie tak, prawda? Nieprawdaż? Początki są zawsze podłe. Paf. Dobra. Spróbujemy porobić za wsparcie powietrzne. Barrel. Dobra. Beczka beczką. Desant! Zabić kogoś z samolotu i do tego Mikołaj to zrobił. Dziwne. Dziwne. Słońce moje nie w oczy. Dobra, D. Będzie dla nas. Padnij. Bandyto. A, już się powoli tutaj zbiera więcej ludzi. Okej. Panowie, można na pakę? Dobra. Trzy punkty przejęte, dwa zostały, jeden przejmujemy. Nie ma źle, nie ma źle. Tam nie jestem dowódcą drużyny. Dobra. Neutralizowany, ale nie przejęty. Połowa sukcesu. To bardzo fajnie, że przyjęliśmy kontrolę. Apteczką go! No ja właśnie widzę. Dobra. O, jakiś kolega. Nie wiem co to, skąd to, dlaczego to. Chcą nam odbić E pewnie. Nasi padają, ale weź się wychyl, człowieku. O. Za auto się przykulało, hopanimo. Jest, jest. Dobra. Nie, wsparcie powietrza już nie będziemy robić. Nigdy więcej. Laser jest bez sensu, ciężka lufa i Iberalos. Może już tak. Jesteśmy na Kaspianie, to może zielony. Las, pełen drzew. Dobrze. To jest nasze... Sytuacja się diametralnie pogorszyła. Odbijamy D. Mikołaj, odbiło ci! Trochę. Sam w pojedynkę! Dlaczego nie? Anusz! Anusz się udo!
O, apteczka, jak miło. Sam w pojedynkę wygram tę wojnę! A, już jest 15 na 14. Pomału przybywa. Mamy D! W pojedynkę wygram tę wojnę, jak już mówiłem. No, kolego! Kolego, lekko po czasie. Drwal w powietrza! Z serii Battlefieldowe cuda. Ścinanie drzew apaczem. Tego jeszcze nie było. Dobra. Gdzie ktoś idzie dobrze? Będziemy sami lecieć? Chociaż też nie trzymałbym się tak ciasno, bo to... Nasi są, czołgi są, wszystko jest. Eksplozje są. Mamy wszystkie punkty. O! O, shit. No już 16 ratimy niezbalansowane, ale trudno, życie nie jest sprawiedliwe, to i Battlefield nie musi być. Okej. Co ty robisz? Nie ma co robić, wszystko nasze. Ale tracimy. Same tracimy, bo jest, co jest, a jest. A! C! O cholera. Dobre. Bum. Nie jest trochę za cicho, można by ją tutaj przebustować. O, już stracone, nie! Do bani. No. Dobrze jest. Co to jest chyba najtrudniejszy, nie wiem czemu, nie wiem z czego to wynika, ale to jest jeden z trudniejszych punktów do przejęcia na tej mapie. Zawsze jakoś tak, ktoś wejdzie tędy, ktoś przypełza tędy, za krzaczków gdzieś, tylko czołgiem wjechać, a też nie zawsze, też nie zawsze. A panowie tam ogarniają sytuację. Taktyczne podejście daje piechota, czołgi napierdalają! I ja do tego dokładam swoje skromne 9 mm. Chociaż zakładam, że to jest 7,62. Nie mam pojęcia. Nie ma, nie ma! O, jesteś piąty na 17. Dobra! Nie chodzi też zaś tak o wynik. Ale lepiej mieć dobry. Jeden od... O, bam, bam. Jeden odbijemy, dwa nam zabiorą. I tak się będzie to kulało. No, przewaga 243 do 91. Chyba wygramy. Chociaż no nie w takiej, nie takiej sytuacji się jeszcze przewalało. Niektórzy potrafią na raszu
wygrać mając 2 punkty. Podłożyć gdzieś się, podkraść, wykorzystać moment nieuwagi, podłożyć bombę. Jeb! Przewalone. Nie. Z szablą na czołgi nie. Z M4 na czołgi, M16 A4. Kolego! No! Tapuje Q! Działa jakoś wybiórczo. Kurwa, czołg! No faktycznie, kolego, faktycznie. Przejęliśmy kontrolę nad celem odbiór. O! Faktycznie czołg. Bliżej niż bym chciał. Strefujemy jak w Quake'u. A stoi nieruszone. Czy ruszone, tylko nie przez nas oczywiście. Jeden! Nie! Aaaa! Za małe magazynki, powinno być tak z 300 kul co najmniej. Dziękuję. Za tobą! Jasna cholera. O, wybrnęliśmy. A jeszcze punkt przejęliśmy. No. Geniusz taktyczny. Dobra. Komunikacji nie zaszkodzi, to nie Call of Duty. Przyjęłem. Hej. Ważne? No, już jest następny nas. Nasz magiczny radar fair literka Q nikogo nie wykrywa. Panowie, mieliśmy odbijać. A, ja tu widzę. Dobra, dwóch helikopter, samolot. Dobra. My? Gdzie? A, tutaj! Wstawaj, kolego, wstawaj! A kończymy z nimi, nie ma co się opierniczać. No i bardzo pięknie. Masz tu pierwszą pomoc i ruchy! Dziękuję. Dzięki! No i mamy to. Zawsze się mylę. Nie! Chłopie! Będzie lecieć! Majestatycznie! Salwy na zwycięstwo. Coś zjemy, salwy na zwycięstwo z helikoptera. O, jeszcze kolega padł. Nie wiem po co, ale... Dziwka punktowa! Nie! Nie dano mi. A mogło być tak pięknie.
No całkiem jest gorszy wynik. No i bardzo ładnie. To numery 16 były przez moment chyba. W czołgach by się przydało jeszcze kartasza odblokować. To już niedługo. Z broni do piechoty wszystko odblokowane. Czekamy na Armored Kill. 11 września. Ognista burza. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mapa taka snajpersko-pancerna, rzekłbym. Z tym, że nie wiadomo, kim grać lepiej. Okej. Już się rozbiegli, już poszli. O, no, no! Panowie, każdy do swojego, no. Machniemy sobie E. Tak dojedziemy. Kolega tutaj widzę nieźle napierdala, żeby nas tylko wyzdradzić. Znaczy czołg ogólnie trudno Nie zauważyć czołg jest dość trudny. Drogi śmigłowiec w pobliżu waszej pozycji, odbiór. Mamy to? Mamy to, dobra. Wow, 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 wow. Aha, samolot, okej. Myślałem tam, czołg, nie, czołg mamy tam. A to nie czołg, to LAV, rozpieprzymy go. Dym puścił widok. Siema kolego. Napierdalasz? Gdzie wrogi czołg? Nie straszcie mnie. Zbywamy się potencjalnego gniazda snajperów. Właściwie na tej mapie lubię się wysadawiać na dźwigu. Wiem, bo ja lubię tak robić. Nie możesz powiedzieć gdzie? Na prawo, na lewo! O, jedzie nasz, dobra. Dobra, nie ma co. Przyraszujemy trochę. Ale nie do skały! To ci dał jakiekolwiek prawo jazdy na cokolwiek. Ktoś nawet furmanką nie powinien jeździć. Czołgiem tam nie będziemy wjeżdżać do środka, bo to się równa zgonowi. Albo przez miny, albo C4, albo RPG, albo... Ojej. No i okej! Aha. Nie mam, oczywiście jestem klasą niedopasowaną do sprzętu użytkowanego przeze mnie. A! Kolega ma, widzę, sprzęta. Okej, okej. Kolego!
O! Szans raczej nie było. Pięknie wzięci dostaliśmy z zaskoczenia. I Herkules, dupa, kiedy Abramsów kupa. Dobra, kolego, dawaj, dawaj. No, ale nie ma balansu, mają przewagę. Ale trudno. Elota, bez balona. O. Nie złapaliśmy się perfidnie na... Kolego! Coś ty zrobił! Tak, dobry kierowca, ładnie wykręcił skrzętnie. Jeszcze będzie walił jakimiś tymi. Haha! Are you from Poland? No, Israel. Bardzo dobra robota żołnierza. No. Snajper, dziękuję. To... Wow! No pieprznął. Nie ma już tam tego snajpy? Dobra, lecimy na, nie wiem, A, B, D, E, W, G, X, Y, G. What the? Gracz premium, widzę ma AC, o! Też bym chciał. Nie. Kolego, ty się nim zajmij. W deszczu w gówno. Wygramy? Może? Nie wiem. Oba. Snajperzy na dachu. Nie wejdziemy. Ale czołg Abrams, to ja już pójdę. Są za pokoje bez klamek, bez okien, bez drzwi, bez niczego. Bez wszystkiego.
Abym pomógł, nie? Ale mogę ci tylko rzucić apteczkę. Zdrastwujcie. Dobra, panowie, ogarniajcie ładnie czołg. Zabiję! Nie! Nie, 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 nie! Ja go zestrzeliłem. Ostatnią kulą z 45. To ja. No bo nie mamy, a mamy, nie mamy, mamy, nie mamy, mamy, nie mamy, mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy. Dobra, już, już, już. Ja ranię doktora ka mnie, doktora! Masz apteczkę. Jak to się trzymamy się? Przewagę mamy z nowym jaszczęcą. Z powietrza! I desant. No, katapulta. Yep. A, dobra, ląduj, ląduj, misiek. Nie, nie chcę umierać. Do wszystkich wrogi czołg w rejonie operacji. Odbiór. Zaiste wrogi. Leż, leż! Wstawaj! Wygramy to ze złamanym palcem w nosie. Ile tam lata luda, a my nic, a my nic. A my nic, nie, nie, nie. No swędź na wódkę. Coś go tam ten. Ale zaś nie tak. Zachować czujność. Leż! Leż! Nigdzie nie idź. Szczurak na paintballu. Z lewej nie mogę, z prawej nie mogę. Tu się wychylę, w łeb dostanę. Przesrana sytuacja.
szczerze mówiąc. Kolego, słuchaj, tam ty pokrywaj, to ja lecę, lecę. Jeden. Leż, leż, kolego, nigdzie nie idź. Dwa. No, jestem doktorem House'em. Prawie, że. Jak tam składy nasze? Dość liczne. Bez przepychu, ale dobrze. Panowie, ja bym wam pomógł, Nelem. Rzucę wam apteczkę. Wszystkim pomagam rzucając apteczki. Chcesz apteczkę, kamieniu? Masz. Uleć się. Jesteś brudny, umyj się. Nie, nie było splata. A nie. No. O, czołg, jeszcze nas nie widzi. Jak wczoraj go w Cyrajanie. Tam to wyglądało inaczej. Tak pobawić trochę tym kolegom z RPG, który mógłby ewentualnie stawić czołgo. Stawić czoła tej bestii. Jak tym ciepie. No cześć. O nie. Spodzianko! Dajcie mi jeszcze, dajcie mi! Jest! To chciałem osiągnąć. Tydyn. O, kolega Marcin jest na drugim miejscu. Nie jest źle. Dobra, kochani, ja w tym momencie będę się z wami żegnał, jako że nie chcę zarząć mojego dysku twardego, a mają jedynie 500 giga, z czego na nagrywaniu zostaje mi jakieś 250. Tak więc, to były dwa mecze z takiego naszego amatorskiego zorganizowanego turnieju rozgrywek z użytkownikami portalu Poligamia i z użytkownikami kanału Freaky Gamers, czyli ze mną i Marcinem. A tymczasem trzymajcie się. Kochani, a tutaj bonusowo, po naszych meczykach w ramach małego eksperymentu społecznościowego zrobimy sobie... Nie wiem de facto co to jest, ale wiem, że jak wybuchnie, to będzie nieprzeciętne pierdolnięcie. Oto do czego można prowadzić wyobraźnia ludzka i zjednoczone dziwne umysły. Zobaczymy co z tego będzie. Kochani, oto i kolejna część naszego dzikiego eksperymentu. Oto do czego może doprowadzić przewrotny umysł ludzki. Ale najważniejsze, żeby była zabawa. A zabawa jest przednia. Och tak. Och tak, tu się będą działy zaiste dziwne rzeczy. Wszyscy się łączą, łączymy się z przeciwnikiem, nie walczymy ze sobą, wszyscy chcemy zobaczyć wielkie eksplozje. Przecież o to chodzi. Panowie, puśćcie mnie trochę do przodu, ja jestem niski. Na pivot! Zaraz
Jeb!